Wspólnie tutaj w tym ośrodku, w którym jesteśmy, czyli Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. Tutaj nasza organizacja Polsin Meet obecnie ma siedzibę, natomiast nasze początki zaczęły się, nasza organizacja narodziła się na Ingu, w gminie, gdzie mieszka najwięcej Polaków w Anglii, gdzie jest najstarsza szkoła sobotnia, największy polski kościół, gdzie mieści się polska Inka, czyli YMCA. Dużo rzeczy tam się dzieje. Tam się właśnie narodziła organizacja około 4 lat temu. Organizacja narodziła się z potrzeby przekazania informacji Polakom, którzy cierpią. Jest takie hasło, nie wiem czego nie wiem. Wiele osób nie wie, że na przykład coś, co doświadczają, jest albo przestępstwem, że są ofiarami przestępstw, albo nie powinni cierpieć, nie wiedzą, gdzie w tym kraju udać się po pomoc i dopiero jak się dowiedzą, tak jak dowiemy się, na co jesteśmy chorzy, dopiero możemy podjąć leczenie i możemy szukać zdrowienia. Kobiety dla kobiet. Poznacie Państwo 10 inspirujących inicjatyw i projektów. Reprezentuję grupę rodzinne Alanon. Jest to wspólnota 12-stopniowa. 12 stopni zostało zapożyczone od AA. Ta wspólnota powstała w latach 50. Jest to wspólnota dla rodzin i przyjaciół alkoholików, gdzie dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Dzięki temu programowi pokazuje nam, jak możemy żyć szczęśliwie, mimo tego, czy alkohol pije, czy nie. Co robimy? Czy spotykamy się w kręgu kobiet? Ustawione są też słowiańskie kobiety, tylko po polsku. Ale też prowadzimy spotkania. Eventy są i po polsku, i po angielsku. Czyli generalnie zajmujemy się taką edukacją o well-being na różnych poziomach. Ja prowadzę dodatkowo takie terapeutyczne warsztaty, gdzie zajmuję się głównie tym relacją samą z sobą i relacją z drugą osobą. Czym ja się specjalizuję? Tworzę portrety ponadczasowe, klasyczne, minimalistyczne. Odkrywam piękno, mądrość i charyzmę. Czyli jednym słowem, wydobywam emocje z kobiety. W tej właśnie głębokiej relaksacji ja im pomagam, bo to jest wszystko świadome. Musicie wiedzieć, że dużo jest mitów na temat hipnozy. Poczytajcie sobie relacje osób, które miały to doświadczenie. Kilka osób jest na sali. Jestem wdzięczna za to, że tutaj jesteście. Tak, ja zapraszam Was do fitnessu umysłowego. Czyli ja pomagam wzmocnić ten mind muscle, mięsień umysłu, po to, żeby jak macie do czynienia z jakimiś trudnymi sytuacjami, wyzwaniami, móc to unieść. Stworzyłam zamysł, jak powiem, mniej więcej rok temu. Jest to 12 piosenek napisanych, wyprodukowanych, nagranych przeze mnie, a zaśpiewanych przez 12 wspaniałych wokalistek z różnych krajów. Mam kobiety z Hiszpanii, Turcji, Iranu, również z Polski, Ewelinę Flintę, wszystkim pewnie Państwu dobrze znaną. Piosenki te są zainspirowane prawdziwymi historiami moimi, a także różnych innych kobiet, historiami o przemocy, o historiami o rasizmie, a także historiami o po prostu nierówności kobiet na świecie. A ja pomagam kobietom głównie czuć się dobrze w swojej skórze, a dokładnie w swoim ubraniu i w tym, jak wyglądają. A więc krótko o nas. Jesteśmy klubem sportowym, samobrona i fitness, temat przewodni, ale nasza samobrona różni się od tej na rynku, ponieważ dbamy o kobiety, dzieci, no i mężczyzn tak samo, żeby nie było, że szampanów z aspektem prawnym, ponieważ fajnie się nauczyć fajnych trików, jak kogoś kopnąć, zdechnąć, ale potem musimy jeszcze z tego wyspowiadać panu prezentowi, więc wolałabym, żeby nasi studenci byli na tyle mądrzy i wyszli obroną ręką.
celem jest wspieranie przedsiębiorczości wśród polskich kobiet mieszkających w Londynie, edukacja oraz nawiązanie sojuszy i budowanie relacji biznesowych. Z takich głównych celów naszych tatuowych, może przeczytam, żeby nie umknęło mi, to tak jak wcześniej wspomniałam, prezentacja siebie, swojego produktu lub usługi. I tutaj jest tam opcja zmagania się ze swoimi złościami, dużo osób w sobie nie wierzy. W naszej grupie to są osoby, które jeszcze biznesu nie mają, aby chciały bardzo mieć, więc inspirujemy te osoby, rozmawiamy, dyskutujemy. To też naszym drugim celem jest wsparcie, wzajemna pomoc w rozwijaniu biznesu. Trzecim celem jest nawiązywanie strategicznych sojuszy. Takich sojuszy m.in. nawiązałam ja z Beatą, stworzyłyśmy Health Designers, prowadziłyśmy warsztaty zgody, jeszcze jak Beata była tutaj i szereg innych projektów zostało stworzonych na bazie właśnie z takich obcasów. Także będzie szansa na rozmowę, jak skończy się ta pierwsza część. Stworzyliśmy Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego. Od tamtej pory w każdy poniedziałek, w każdy piątek świadczymy nieodpłatnie telefonem zaufanie, poradnictwo w każdym zakresie, który mieści się w obrębie słowa seks. A seks, w czym się kojarzy seks? Przyjemność. Płeć. Płcią, o jak rzadko to słychać. Najczęściej rozumiem zachowania seksualne. Oczywiście, że płeć. A co to jest płeć? Wiecie, kobieto, mężczyzna. Wszystkie różnice, jakie nas dzielą, nie tylko zachowania seksualne, to jest jeden z drobnych wycineczków w tym zachowaniu. Różnice w budowie, w funkcjach, rolach, jakie w życiu mamy do spełnienia. I to jest ten sens, którym my się kierujemy. Ja o emocjach troszkę inaczej będę mówić. Po pierwsze mam zwyczaj informować, chyba to wszyscy wiemy, ale przypominać, że emocje nie mają inteligencji. I to jest chyba taki bardzo ważny element, który dobrze jest rozumieć. Bo stąd się biorą sytuacje, w których no niestety tam nawet gdzie nie należałoby mieć wielkich emocji, bo trzeba rozwiązać jakiś poważny problem. Wchodzą emocje i wtedy już nic dobrego się nie może wydarzyć, bo ta rzeczywista nasza inteligencja nie może z tym razem jakoś sobie poradzić. W ostatniej książce Wewnętrzne dziecko w związku. Zajęłam się tym, gdzie chyba najwyraźniej widzimy, co się dzieje, kiedy emocje biorą górę nad wszystkim, czyli w naszym życiu prywatnym, w naszych relacjach intymnych z partnerem, partnerką itd.